Pogoń prezentuje się bardzo dobrze, ale też trzeba przyznać, że jeszcze nie grała ani z nami, ani z Płockiem. To będzie dla nich też taki sprawdzian. My cieszymy się, że coraz więcej zespołów prezentuje coraz lepszy poziom w polskiej lidze i że jest się z kim bić i z kim po prostu takie mecze grać, bo to się przydaje potem. Od dzisiaj praktycznie odliczamy już nasz czas. Zostały 2 tygodnie do zgrupowań reprezentacji, do tej przerwy tak zwanej reprezentacyjnej i my mamy 4 spotkania, bardzo istotne, 2 ligowe i 2 w Lidze Mistrzów. No i oczywiście w niedzielę w Płocku następna odsłona naszej rywalizacji w tym roku z tym klubem, istotna dla naszego podziału punktów w naszej grupie Lidze Mistrzów i oczywiście jutro mecz z zespołem ze Szczecina, który w tym momencie też urasta do meczu na szczycie praktycznie, ponieważ Szczecin dotychczas jeden remis z Zabrzem na wyjeździe, a wszystkie inne mecze wygrał, więc też jest miejsce w tabeli bezpośrednio obok nas. To powoduje, że musimy, myślę, zachować bardzo zimną głowę i skupić się na tym przeciwniku. Ciekawi zawodnicy, którzy część z nich grała w Kielcach, także znamy ich. I no jest to wicelider obecnej tabeli, dlatego no staramy się przygotować do tego meczu bardzo dobrze i damy z siebie maksa. Czuję się coraz lepiej, gdyż coraz więcej po prostu mam szans, żeby zgrywać się z chłopakami na treningach i na meczach. I widzę naprawdę dużą poprawę, już znam wszystkie zagrywki, już nie są dla mnie tajemnicą po licznej nalarze, co to jest jedynka, to jest dwójka i tym podobne. Już wiem wszystko od deski do deski i teraz kwestia wykonania, aby to wykonanie było coraz lepsze. No, regeneracja jest ważna w tym okresie rozgrywek, ale no, to nie jest jakaś dla nas nowość, gramy już z tym systemem 3., 4. sezon chyba i no jakoś jesteśmy przyzwyczajeni do tego typu obszarze fizycznych. Jesteśmy wolną niedzielę, potem już w poniedziałek intensywniejszy trening, dzisiaj jeszcze trening przed nami i przygotowanie taktyki pod pogoń właśnie. I na pewno wyjdziemy teraz skoncentrowani, żeby osiągnąć jak najkorzystniejszy wynik. Myślę, że to jest zespół, który ma na pozycjach zmienników i na tym trzeba bazować. I to zobaczymy, jaki to zespół wybiegnie na parkiet, ale jeszcze raz powtórzę, że dla nas istotne jest to, co my robimy i jeszcze raz też to jest przeciwnik, który chyba nie przez przypadek w tym roku jest tak wysoko w tabeli i na to musimy być bardzo przygotowani.